Cześć. Dzisiaj będziemy kultywatorować. Zaraz zobaczymy, czy dzik odpali. Koła napompowałem, bo powietrze trochę zeszło. I jak się nic nie spierniczy, to niedługo będzie orka. Ubiór jest profesjonalny. Także można działać. Czapeczka musi być, bo wieje. Silniczek od malucha. Dwie skrzynie biegów. Paliwko odkręcone, ssanie. W tamtej skrzyni biegów jest ustawiona dwójeczka. Ta skrzynia jest trzybiegowa. Tu jest wsteczny, jedynka, dwójka i trójka. Przeważnie do jeżdżenia się włącza trójkę. Jak coś się robi na działce, to też czasami na trójce. Do orania, no to tutaj dwójka i tam dwójka. Jest awaria, złapaliśmy kapcia. Awaria naprawiona. Znalazłem jakieś koło zapasowe. Teraz trzeba tamto. Będzie posklejać, bo jest kapeć i no i dupa. Wracamy do garażu, jutro pojadę na wulkanizację, zobaczymy czy dadzą radę to zrobić. Bo ciężko by było taką deskę pewnie dostać, kiedy się szukałem, nie mogłem już nigdzie takiej znaleźć. A będzie dobrze. Dętka ściągnięta. Wyrwał się wentyl. Gdzie on jest? Tutaj wyrwał się wentyl. Witam parę dni później. Koło naprawione. Wentyl nowy założony. I tak były jaja na wulkanizacji, bo nam założyli odwrotnie oponę, a nie ja koło odbierałem i ten protektor był do tyłu. Nie wiem dlaczego tak założyli, przecież ja nawet nie ściągałem całkiem tej opony, tylko ściągnąłem z jednej strony. Ale trzeba było jeszcze raz jechać i sprawę załatwić.
działka skultywatorowana, bo tam była gryka, była skoszona, żeby to trochę zmieszać. Zresztą takie przygotowanie pod orkę, no za tydzień albo dwa będzie orka, także będzie nowy film. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a ja jadę dalej, bo jest dużo innych rzeczy do roboty jeszcze. Cześć!